Halo, słyszy mnie pan? Halo! Raz na miesiąc się spotykamy, na temat książki dyskutujemy, co i jak, a później ploteczki, herbatka, ciasteczko. Leżący na południowo-wschodnim obrzeżu województwa mazowieckiego Przyłęk to miejscowość, o której pierwsze wzmianki pochodzą z XV wieku. Przyłęk jest malowniczy w ogóle. Dzika przyroda. Dużo mamy przyjezdnych gości ze względu na to, że tu mogą przyjechać, połowić ryb, odpocząć w ciszy. Lasy, grzyby obfitują. To bogata w tradycję i historię gmina z zabytkowymi kościółkami i kapliczkami, z miejscami pamięci narodowej. Powstała gminna biblioteka publiczna w Przyłęku, gdzie spotkaliśmy miłośników książek, którzy podzielili się z nami swoimi czytelniczymi pasjami. Nie lubię harlekinów i kryminałów. A ja nie lubię sensacyjnych. Lubię takie historyczne z odrobiną, tam jest jakąś nutką romantyzmu. Tu do tego koła wciągnęły mnie te śliczne panie na czele z kierowniczką. Żeby się nie kłócić z żoną w domu, to przychodzę do koleżanek i omawiamy co miesiąc jedną lekturę. Dyskutujemy co i jak, a później ploteczki, herbatka, ciasteczko. Cała sieć biblioteczna w gminie Przyłęk liczy obecnie 4 placówki, a księgozbiór w nich zgromadzony przekracza 40 tysięcy woluminów. Pani kierownik robi zajęcia z młodzieżą, ze starszymi. I teraz musimy wpisać adres mailowy. Osoby starsze bardzo chętnie przychodzą uczyć się informatyki w gminnej bibliotece publicznej. Niesamowite wrażenie wywarł na nas profesjonalizm druhen i druhów z ochotniczych straży pożarnych. Halo, słyszy mnie pan? Halo! Płyny eksploatacyjne wyciekają pod samochodem. Dobra, wchodź do środka. Jestem strażakiem. Zaraz staram się dołożyć panu tą mieć. Dobra, mamy. 3, 4. Hop. Delikatna rana głowy. Gaza jałowa oraz kotofik poproszę. Krzysiek, delikatnie przytrzymaj mi tutaj. Możesz. Nasza gmina ma charakter typowo rolniczy. Obszar 79% powierzchni to są właśnie użytki rolne. W ostatnich latach w gminie zaszło wiele korzystnych zmian. Zainwestowano w drogi i zadbano o zwodociągowanie. Szkoły przeszły prawdziwą metamorfozę. Staraliśmy się wszystkie szkoły doposażyć, przeprowadzić termomodernizację, wybudowaliśmy boiska ogólnodostępne ze sztucznej nawierzchni. Dzieci i młodzież mają wreszcie nowoczesne boiska i hale sportowe, gdzie mogą uprawiać sport. W liczącej około 6200 mieszkańców gminie działa aż 5 kół gospodyń wiejskich, które aktywnie uczestniczą w życiu regionu, spędzają razem czas, gotują, śpiewają i biorą udział w licznych konkursach.